Cześć, witam Was w moim poradniku zakupowym. Jak to na mnie przystało, polecę Wam kilka smartfonów oraz gadżetów, które możecie kupić na święta. Zapraszam. Pierwszym gadżetem, który polecę, jest Mi Box S. Tą podstawkę do TV-ka polecałem Wam już rok temu, z tym, że w tym roku mamy nową wersję i jest to wersja S. Ulepszono troszeczkę pilot, natomiast sama geneza urządzenia pozostaje bez zmian. Mamy tutaj oczywiście streamowanie w 4K 60 klatek na sekundę, mamy możliwość podłączenia do starszego telewizora tej podstawki i zmienienia go w Smart TV. Dzięki temu będziecie mogli bezproblemowo streamować ze swojego telefonu, korzystać z serwisów streamingowych typu Netflix, HBO Go, TVN Player i inne, a także zagrać w podstawowe gry. Myślę, że fajny gadżet dla każdego, kto ma po prostu starszy telewizor i chce go troszeczkę odmłodzić. Kolejnym gadżetem, można powiedzieć takim pewniakiem pod choinkę, jest rejestrator samochodowy. Ja polecę Wam Garmina Dashcam 56. Jest to rejestrator samochodowy, który ma kąt widzenia 140 stopni, nagrywa 1440p w 60 klatkach, co jest akurat zaletą, dlatego że mamy podwyższoną rozdzielczość i jednocześnie 60 klatek, co w samochodzie bardzo się przydaje. Kiedy rozwijacie wyższe prędkości w samochodzie, 60 klatek przydaje się na przykład do zatrzymania obrazu i szczytania tablicy rejestracyjnej, na przykład osoby, która narusza przepisy. Dodatkowo mamy tu oczywiście GPS-a, czyli monitoruje cały czas Waszą pozycję, a także prędkość. Dodatkowo jest także tryb parkingowy, więc kiedy zostawicie samochód sami na parkingu, po wykryciu ruchu kamera automatycznie nagrywa. Kolejnym uniwersalnym i dość niedrogim gadżetem, który ucieszy myślę, że każdego, jest obrotowa kamera Xiaomi. Mi Home Security Camera 360 nagrywa w rozdzielczości Full HD, jest obrotowa, do tego posiada kąt widzenia 110 stopni, więc obejmie Wam całe pomieszczenie, a dzięki temu, że wykrywa ruch, może śledzić na przykład poruszający się obiekt. Kiedy ktoś wejdzie do Waszego pomieszczenia, kamera śledzi go i cały czas nagrywa. Ma ona też tryb nocny, więc nie potrzebujecie światła, żeby zobaczyć, co dzieje się akurat w Waszym domu. Fajny gadżet, jeśli chodzi o rozpoczęcie przygody ze Smart Home, przyda się do pilnowania dziecka, niani, generalnie pomieszczenia, sklepu. Kamera jest wyposażona w głośnik i mikrofon, więc możecie dwustronnie komunikować się z osobami, które przebywają w pomieszczeniu. Działa oczywiście z Alexą i Google Home'em, no i kosztuje niewiele. Jeśli powiedzieliśmy sobie już o kamerze, powiedzmy sobie o czujnikach Xiaomi, które mogą uzupełnić właśnie Wasz Smart Home. Zestaw czujników, na który składa się czujnik otwarcia i zamknięcia, czujniki ruchu, centralka alarmowa, a także przycisk do wywoływania danej czynności. Dzięki temu zestawowi czujników jesteście w stanie zautomatyzować swój dom, a także zabezpieczyć niektóre szafki. Na przykład, kiedy zabezpieczycie szafkę ze słodyczami przed swoimi dziećmi, po jej otwarciu rozlegnie się alarm, tym samym odstraszając intruza. Myślę, że podstawowym elementem, który należy dobrać do tego zestawu, jest żarówka Philipsa, która ma możliwość regulacji natężenia światła, czyli możecie sobie ją ściemnić lub rozjaśnić w zależności od potrzeb. Działa oczywiście ze wszystkimi asystentami, takimi jak Alexa oraz Google Home, a jej barwa świecenia to 2700K, czyli jest to światło ciepłe. Kolejnym gadżetem, który myślę, że ucieszy każdego na przykład z branży kreatywnej, jest myszka Logitech MX Master 3. Jest to następca popularnego Gryzonia. MX Master to można powiedzieć, że już legenda, jeśli chodzi o myszki. To, co cechuje nową wersję. Mamy tutaj port USB-C do ładowania, mamy także magnetyczne kółko, więc jest jeszcze większa precyzja. Jest ona oczywiście wyposażona w dwa tryby scrolla, a także delikatnie zmieniono jej design. W tej chwili w dłoni leży jeszcze wygodniej. I można powiedzieć, że jeśli dużo pracujecie w programach graficznych, a także w programach do montażu, przyda Wam się także rolka na przykład do przewijania timeline'u. Bardzo lubię pracować na tej myszce, a na baterii wytrzymuje w tej chwili aż do 70 dni, więc można powiedzieć, że naładujecie ją pewnie max 5 razy w roku. Często zadajecie mi także pytanie, jaki smartfon wybrać w danym przedziale cenowym. Wybrałem 4, nie przedziały cenowe, a smartfony i powiem Wam dlaczego. Przede wszystkim zaczynamy sobie od wyboru chyba najpopularniejszego, czyli okolice 1000 zł. Redmi Note 8 Pro. Tą recenzję mogliście widzieć niedawno na kanale X.com. Jeśli ktoś nie widział, zapraszam do odcinka w karcie. Dlaczego ten smartfon jest najlepszym wyborem w tej kategorii cenowej? Dostajecie za 1100 zł telefon, który ma 6 GB RAM-u, 64 GB wbudowanej pamięci, bardzo dobry ekran Full HD, aparat 64 megapiksele, który robi bardzo dobre zdjęcia, dodatkowo dedykowany tryb makro i świetnie działająca bateria. Moim zdaniem w tej kategorii cenowej ciężko jest znaleźć w tym roku lepszy telefon, dlatego jeśli macie ten budżet, polecam ten model. Kolejna kategoria cenowa, czyli okolice 1500 oraz do 2000 zł. Dlaczego te smartfony prezentuję razem? Mi 9 SE i Mi 9 to telefony bardzo zbliżone. Oczywiście to jest flagowiec z chińskiego producenta, natomiast to jest, można powiedzieć, że delikatnie uszczuplona wersja. Natomiast przy zwykłym użytkowaniu nie poczujecie aż takiej dużej różnicy. Oczywiście Mi 9 SE ma słabszy procesor, delikatnie zmieniony aparat, mniejszą baterię, ale też jest mniejszy. Więc jeśli ktoś szuka dobrego smartfona do 2000 zł i na przykład jest kobietą, ma mniejsze dłonie, poleciłbym Mi 9 SE. Natomiast jeśli chcesz flagowca, można powiedzieć, że z krwi i kości, jednocześnie nie wydając zbyt dużo pieniędzy, polecam Mi 9. Z tym, że musisz wiedzieć, że ten smartfon jest troszeczkę większy, bo tu jest prawie 6,4 cala, a tutaj jest tych cali tylko 6.
Mi 9S jest po prostu bardziej poręczny, a wydajnością i w codziennym użytkowaniu nie ustępuje aż tak bardzo Mi 9. Oczywiście, kiedy odpalicie benchmark czy bardziej skomplikowane procesy obliczeniowe na tym telefonie, no to Mi 9 jest zdecydowanie lepsza. Natomiast w codziennym użytkowaniu tej różnicy nie zobaczycie. Jeśli chcecie zobaczyć szczegółowe testy tych smartfonów, jak zawsze odsyłam do linku w karcie. Ostatnim smartfonem, który kupiłbym dla siebie, mając powyżej 2,5 tysiąca złotych, jest OnePlus 7T. Dlaczego 7T, a nie 7T Pro? Na to pytanie odpowiadam też w recenzji, do której zapraszam Was w karcie, natomiast 7T cechuje się przede wszystkim flagowymi podzespołami, bo mamy tutaj Snapdragona 855+, mamy 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci, a także coś, do czego warto dopłacić, czyli 90-Hz ekran. Wszystkie treści na tym smartfonie są po prostu bardzo płynne, do tego mamy całkiem niezły aparat, no i rozsądnie jest wyceniony ten smartfon, bo kupicie go za mniej niż 2700 zł, co uważam za cenę uczciwą. Sam smartfon pracuje pod kontrolą systemu Oxygen OS, jest to specjalna modyfikacja Androida, która jest najpłynniejsza na rynku. Oczywiście w moim zestawieniu nie mogło zabraknąć także drona, Mavic Mini. Absolutna nowość na naszym rynku, premiera miała miejsce kilka tygodni temu i muszę Wam powiedzieć, że jest to w tej chwili najlepszy dron do rozpoczęcia przygody z lataniem. Trzyosiowy gimbal, kamera 2.7K i oczywiście moje pierwsze wrażenia są dostępne w karcie. Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z lataniem i zastanawiasz się nad zakupem tego drona, zdecydowanie warto. Ciężko mi znaleźć bezzałogowy statek powietrzny do 2000 zł, który oferuje tyle funkcji, jest tak intuicyjny, mały i przede wszystkim nagrywa bardzo dobre wideo. Do polecanych smartfonów i nie tylko, nie mogło zabraknąć także smartwatcha. Wybrałem Garmina Fenix 6X. Jest to najbardziej zaawansowany smartwatch na rynku. Generalnie Garmin słynie z tego, że mierzy wszystkie aktywności fizyczne najbardziej zaawansowanie. Jest to zegarek przeznaczony dla profesjonalistów. Przede wszystkim cechuje go certyfikat militarny oraz bardzo dokładne mierzenie wszystkich aktywności fizycznych. Poza podstawowymi pomiarami mamy tu także na przykład mierzenie zapotrzebowania tlenu w danym momencie, bilans naszego ciała, czyli zegarek zbiera informacje o naszej aktywności fizycznej, nawodnieniu, śnie i na tej podstawie ocenia, czy jesteśmy w tej chwili bardziej wydajni, czy też mniej. Jako ciekawostka, na ten zegarek wgrane są mapy stoków narciarskich, więc jeśli dużo jeździcie na nartach, także Wam się to przyda. Jest także mapa pól golfowych, łącznie z tym, że zegarek podpowiada Wam, jak celować do dołka. Dodatkowo bardzo wytrzymała bateria, dlatego że w trybie zegarka jest on w stanie wytrzymać 21 dni. Całość uzupełnia usługa Garmin Pay, więc przy pomocy tego zegarka, mając kartę w niektórych bankach w Polsce, będziecie mogli zapłacić za Wasze zakupy. Więc jeśli szukasz dla siebie lub dla osoby bliskiej zegarka, który mierzy absolutnie wszystko i przetrwa absolutnie wszystko, Fenix 6X będzie dobrym wyborem. Oczywiście w moim poradniku nie mogło zabraknąć pojazdów elektrycznych. I jak zawsze jest to hulajnoga, tym razem w wersji Pro. Mamy tutaj ulepszony zasięg, mocniejszy silnik, większy podest i troszeczkę wyższą kierownicę. Jeśli natomiast nie masz pomysłu na prezent, możesz skorzystać z karty podarunkowej X.com, którą doładujesz kwotą od 30 do 1000 zł. Dzięki temu bliska Ci osoba będzie mogła wybrać ze sklepu X.com to, czego naprawdę potrzebuje. To wszystko w moim poradniku zakupowym. Linki do produktów, które polecałem, znajdziesz oczywiście w opisie tego filmu, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!